Neverland, witam Was w kolejnym odcinku z Clasha i dzisiaj postanowiłam, że przetestuję sobie taki oto piękny deck. Jest Mother Witch, jest Goblin Drill, jest Miner, jest Beczka, jest Princeska i mam nadzieję, że coś z tego uda mi się fajnego zrobić na arenie. Także żeby już nie przedłużać, lecimy z pierwszą walką, a Ty kochany widzu, kochana widzko, zostaw łapeczkę w górę. Będzie mi szalenie miło. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie z moim kodem. W grach od Supercella jest mi też szalenie miło. A ja lecę z pierwszą walką. Trzymajcie standardowo za mnie kciuki, bo wiecie, że różnie bywa na arenie, kiedy ja gram jakimiś dekami. Z tyłeczka. Także trzymajcie za mnie kciukasy. Jego troszeczkę rozchojarzę. Niech myśli, że gram lockbaitem. Niech sobie po prostu myśli, że gram lockbaitem. A ja go w dwa razy Eli postanowię zaskoczyć. Mam nadzieję, że będzie grał jakąś taką totalną drobnicą, bo wtedy będę mogła sobie używać mojej Mother Witch. A wszyscy wiemy, co Mother Witch robi. Ona oczywiście zamienia jednostki przeciwnika na nasze jednostki, co jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo op. I polecam Wam właśnie granie Mother Witch, bo jest naprawdę świetną legendą. I mam nadzieję, że Wam się coś, kurde, uda wygrać. A ja lecę teraz znowu z Beczunią. Jak on się przed nią... A, no tak, przecież on ma tego rekruta jednego. No ale okej, dobra, możemy teraz użyć mojej Mother Witch, bo pojawiły się bacy, więc troszeczkę świnek. No dobra, dwie zrobiliśmy świnki, ale i tak jest progres, więc lecimy z Goblin Drillem. To nie był dobry pomysł, to nie... Ej, on się prawie wrócił, on się prawie, kurde, wrócił do tego mojego Goblin Drilla. Serio? No powiem Wam, coś tam się, kurde, dzieje, tylko teraz zobaczę sobie, nie mam eliksiru i nie mam tu czym tutaj się bronić przed moim, przed jego w sumie princem, więc będę musiała wyrzucić beczkę, ale i tak już jest po wieży! Ej, ale tam stało 384 HP, ale najgorsze jest to, że ja standardowo nie mam żadnego spela. Także brawo, No tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ja pierdziula. No nie wierzę w to. Ale mnie koleś załatwił pięknie. Załatwił mnie przecudownie. Przecudownie, naprawdę. Oh my god. No i pierwsza walka na dość potężny minus. Dość potężny minus. Wow. Koniec. Koniec, finito. Zobaczcie sobie, jak mnie totalnie szef rozwalił. Naprawdę. No i Mega Knight dokończy swoją robotę. Kocham takie odcinki. Kocham takie odcinki. Minus 25 pucharków. Ja pierdzielę! Ale nie poddaję się. Lecę z kolejną walką i mam nadzieję, że ona będzie bardziej na plusik niż na minusik. Chociaż ja tak mówię w sumie w każdym moim odcinku i każdy odcinek kończy niestety porażką. Ale mam nadzieję, że w końcu mi się to, kurde, uda fajnie wszystko ogarnąć. Robię teraz takie mini combo w połączeniu Goblin Drilla, Minera i naszej ukochanej bestiki, jaką jest właśnie zabity przez Teslę Baby Dragon. Także naprawdę znowu druga walka zapowiada się dość interesująco i dość ciekawie. Będę musiała użyć princeski, bo już to Mother Witch to już koniec. Co mnie tak wszyscy rozwalają na arenie? Co jest, kurde? No powiem Wam, że ciężki kawał chleba, ale mam nadzieję, że i tak Wam się te odcinki podobają, bo przynajmniej coś się dzieje, możemy sobie przetestować jakieś takie różne deki. Pamiętajmy, że jest początek sezonu, to jest właśnie czas, kiedy Ewelina zaczyna się bawić, także jeżeli chcecie, abym przetestowała jakiś dek na odcinku z Waszych propozycji, to po prostu wklejcie mi link na dole w komentarzu. Będę Wam bardzo wdzięczna. Ciekawe, czy on mi tutaj podbuduje moim, swoim minerem, moją... No i rakieta. No nie,
za fajnie, nie za fajnie się zapowiada. Ale może coś z tego wyciśniemy, chociaż z tego co widzę to wątpię. No ale zobaczymy, no zobaczymy. Mother Witch, dlaczego ty tam skręciłaś, kobietko moja? Dlaczego ty tam skręciłaś? Ajajajajaj. No powiem wam, gdyby ta Mother Witch poleciała w lewo, a nie w prawo, to może ta sytuacja wydawałaby się nieco troszeczkę lepsza, ale widzicie, że ja mam takiego ogromnego pecha, bo ja zawsze biorę takie deki z tyłeczka z TV Royal, że normalnie szok, niedowierzanie, że takie coś powstaje i że ja tym akurat muszę na to się skusić i muszę tym grać, no. Powiedzcie mi, czemu tak kurde jest? Czemu tak kurde jest? Ponownie lecę z takim mini kąbkiem. Mogę teraz użyć Goblin Barrel, no bo on w sumie wyrzucił tego rekruta. Nie no, dobry jest, skurczybyk, dobry jest i to się szanuje, że czasami trafia się na takich fajnych, ogarniętych graczy, którzy tak Cię niszczą, nie? Tak, na przykład mnie w tym momencie, ale ja się tym totalnie nie przejmuję, bo to ta gra polega moja na tym, aby się właśnie bawić, aby Wam pokazać, że nawet jeżeli przegrywasz, to i tak możesz mieć fun z właśnie areny, nie? Przynajmniej ja tak mam, bo na pewno większość z Was troszeczkę się wkurza pewnie. Ej, było blisko, ale standardowo. Ewelina nie ma Fireballa, nie ma Poisona, nie ma Lightninga. Nie ma nic, czym mogłaby to dobić. No standardowo u Eweliny na kanale. Brak speli. Lecimy z trzecią, ostatnią walką i mam nadzieję, że ona okaże się szczęśliwa. No błagam Cię. Kolego, oddaj mi walkę, bo to wszystko dla moich widzów. Oni są ważni i oni muszą wiedzieć, że ja nagrywam odcinki, w których też wygrywam. A nie, że tylko non-stop są rozczarowani moją osobą, nie? Mr. Royal Giant. No przecież to jest niepojęte. To jest niepojęte. I powierzy. Nie wierzę w to, co widzę. No nie wierzę w to, co widzę, że ja tak łatwo odpuszczam te wszystkie różne deki. No ale dobra, teraz może być po jeden, bo może mogło tak się stać, że on się po prostu wycyckał z eliksiru, więc spróbuję go zrobić na trójeczkę, chociaż to będzie bardzo trudne, ale postaram się. Postaramy się. Zobaczcie, jak teraz go ładnie przycisnęłam moją super drobnicą i tak się kończy odcinek. Tak się kończy odcinek. Sztos, sztos. I teraz powinien być Magical Chest, ale jest Silver Chest, no ale okej, może tak być. Także wow, cieszę się bardzo. Odbieramy sobie trochę nagród z mojego pasa. O, odbieramy księgę, którą zamieniamy na golda. Nie na golda, tylko na gemy. Z tego bardzo się cieszę. Bo dzisiaj przez przypadek, jak to na live zauważyli niektórzy, kupiłam golema za 250 gemów. Mi się już to zdarzyło trzeci raz. Także brawo, brawo. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się odcinek spodobał. No ta ostatnia akcja tam po prostu wynagrodziła te te dwie porażki, które właśnie miały miejsce przed chwilą. Ale ta ostatnia walka, miodzie, cudownie. Także ja się z Wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Bajo, piona, miłego dnia.